Skoro przyszliśmy do punktu porządku obrad, skoro nie udało się go wykreślić z naszego dzisiejszego posiedzenia, ja chciałbym, apeluję do koleżanek i kolegów radnych, aby może dla mnie nie do końca jasna sytuacja w ogóle przy propozycji podjęcia takiej uchwały, żeby ten projekt uchwały odrzucić. Według mnie są dosyć jasne, sprecyzowane i dobitne odpowiedzi Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, dosyć jasna odpowiedź od wojewody, z biura prawnego, a także odpowiedź podpisana przez pana wicewojewodę Maścielicę, która jest w posiedzeniu pana przewodniczącego. Nie rozumiem, nie ma pan tej. Tak. Ale rozumiem, że z Kancelarii Senatu, z Biura Legislacyjnego ma pan tą. Jest dla mnie niezrozumiały powód przygotowywania projektu tego uchwały. W naszych tych rozmowach w kuluarach, gdzie się pytał, po co przygotowywać taki projekt uchwały, to każdy zgłuszał ramionami i mówi, a jak wygasi mu się mandat, to się odwoła. To ja mam takie pytanie do pana przewodniczącego jako wnioskodawcy, a także do kolegów i koleżanek radnych. Czy chcemy postępować tak samo, jak to robią, dzieje się w niektórych gminach naszego powiatu? Gdy wygasza się mandat radnemu, a nagle się okazuje po blisko półrocznych czy rocznych ciąganiach się po sądach, że tych radnych jest o jednego więcej. Czy chcemy się tak zachowywać, czy chcemy procedować wszystko zgodnie z prawem, tak jak robiliśmy to do tej pory? I mimo, że się różniliśmy w wielu zdaniach, w wielu tematach, nigdy nie doprowadzaliśmy do tego, że nagle przez czyjeś widzimisię wygaszamy mandat radnemu. Tylko dlatego, że może jest często w opozycji do pana starosty, do obecnego zarządu, że dyskutuje. Skoro niewystarczająca dla państwa jest opinia Biura Legislacyjnego Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, to ja nie wiem, co jest dla państwa wystarczające w tej kwestii. Dlatego apeluję do państwa, żebyśmy nie robili sobie za przeproszeniem jaj, nie tworzyli bubli prawnych i nie szukali jakiejś kolejnej podstawy do tego, żeby ten mandat wygasić. Skoro pan komisarz wyborczy chce wygaszać mandat radnemu Andrzejowi Szymborskiemu, to może to zrobić. A chciałbym przypomnieć państwu sytuację, kilka sytuacji, które miały miejsce w poprzednich kadencjach Rady Powiatu. Że ta Rada Powiatu, i to powtarzał zawsze pan przewodniczący, przepraszam, pan starosta, że nigdy nie podniesie ręki za tym, żeby odwołać czy stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego. Nie chcę mówić nazwiska, ale każdy wie, o co chodzi. Więc apeluję do państwa, żebyście mieli cywilną odwagę, nie poddawali się pewnym naciskom, bo wszyscy wiemy, że były pewne naciski, żeby jak głosować w tej sprawie, tylko żebyście zagłosowali przeciwko temu Google'owi problemu. Bo ten stan spowoduje to, że Andrzej Szymborski według mnie dalej będzie radny, będzie się odwoływał, a my robimy z siebie idiotów. Jeżeli chcecie dopuścić do tego, żeby ta Rada Powiatu w tej kadencji ośmieszyła się w ten sposób, to życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.